Sukces 62. edycji biegu w ulicami Sieradza można już odtrąbić. Mimo niesprzyjającej aury na starcie pojawiło się ponad 500 zawodników z całej Polski w każdym wieku. Już siódmy rok. Tak. Siódmy rok, no jest 56. Już nawet czapkę mam z tego biegu. No i tu nawet wnuczka jest, chodzi. Ze mną już tak samo zaczyna startować powoli. No, sport to zdrowie. Już wiek tak samo jest mój, 67 lat, to już jest trochę... Jest na tym, ale staram się trzymać formę. A wnuczka wzorem dziadka? No. A kto cię w ogóle zachęcił? Czy tak sama z siebie? Nie, no może trochę dziadek. Inspiracją? No, powiedz. A jaki plan na dzisiaj? No, żeby nie być ostatnim. No. No, jakoś tak, no. A kto wie, może będzie podium? A, no wątpię, ale może. Na pewno warto próbować, bo trening czyni mistrza, o czym bardzo dobrze wie Kazimierz Maranda, lekkoatleta długodystansowiec specjalizujący się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Dzisiaj pan nie biegnie, ale będzie pan dopingować zawodników? Oczywiście, na zaproszenie tutaj organizatorów Sieradza. No miło mi było, że pamiętają o tym, bo ja tutaj kilka razy wygrałem ten bieg, jeszcze jak byłem czynnym zawodnikiem. No niech pan troszeczkę się pochwali, trochę więcej o sukcesach. No, wie pani, to już było kilkadziesiąt lat temu, także czas zaciera pewne pamięć, no bo to było ponad 40 parę lat temu, prawie 50. Także wie pani, nie wszystko się pamięta. Biegi ulicami Sieradza to duże wydarzenie organizacyjne. Imprezę wsparły firmy z regionu, samorządy, stowarzyszenia, w tym Bractwo Rycerskiej Ziemi Sieradzkiej, sieradzcy motocykliści, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły, a także służby mundurowe, które zabezpieczały trasę biegu. Jednym słowem, to efektywna i efektowna praca zespołowa. Mnóstwo firm, samorządów, patronat pana marszałka Grzegorza Schreibera, pana naszego tutaj prezydenta Pawła Osiewały, firmy, które się zaangażowały w to wydarzenie, jednostka wojskowa, która będzie robiła grochówkę, ale również będzie zabezpieczała trasę. Bardzo mi na tym zależało, żeby nasi żołnierze, nasze jednostki stanęli na tych drogach, żeby się pokazali, żeby przyszli mieszkańcy. Mamy jedną z największych imprez w ogóle tutaj w regionie tak naprawdę. Województwo łódzkie i pan marszałek Grzegorz Schreiber wspierają wszystkie inicjatywy, gdzie przede wszystkim są inicjatywami oddolnymi, gdzie ludzie chcą się spotykać, chcą aktywnie uczestniczyć. Tego typu imprezy są bardzo potrzebne, ponieważ dzięki nim ludzie wychodzą z domu, mogą aktywnie uprawiać sport, a to przede wszystkim zdrowie, dobre samopoczucie, no i pozytywne emocje. I tego wszystkim mam na dzisiaj nie zabraknie. Jak najbardziej warto. Jedne z najstarszych biegów ulicznych w Polsce odbywają się u nas po raz 62 w Sieradzu. Naprawdę warto. Pogoda nam troszeczkę nie dopisała, ale zmiana terminu uważam jak najbardziej słuszna i myślę, że jest to bardzo dobry termin. Widzimy, co się dzieje, widzimy, ile jest dzieci, ile jest chętnych osób. Mamy rekordową liczbę ponad 600 osób, jeżeli chodzi o biegi na 5 tysięcy i na 10 tysięcy metrów. Także odpowiadam pani po raz kolejny na pytanie. Naprawdę warto. Pomaga nam tym wszystkim najbardziej MOSiR Sieradz, tak, Piotr Liszczyk jako dyrektor, bo bez tej pomocy byśmy sobie tutaj po prostu nie poradzili. Także w wielu rzeczach nas tutaj uzupełniają. My jako Klub Rajs Proactive no, ponosimy główny ciężar organizacyjny faktycznie. Mamy pełno wolontariuszy, którym przy okazji teraz bardzo dziękuję. Do Sieradza ściągnęli zawodnicy z całej Polski. Część debiutowała, ale byli tacy, którzy startowali w Sieradzu już kilkakrotnie. Jesteśmy tu pierwszy raz, bo pochodzimy spod Wrocławia, także na razie super. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale jestem przekonany, że będzie tak samo świetnie jak do tej pory. Super impreza. Jesteśmy tutaj już czwarty raz. A jakie plany? No chyba życióweczka. Naprawdę? A skąd przyjechaliście? Ze Zduńskiej Woli. A ty już biegłeś? Będę pierwszy raz biegł. Od tamtego roku biegamy. Biegamy od tamtego roku, ale bardziej spontanicznie. Szans na wygraną teoretycznie zawsze są, ale nie są zbyt wielkie. Powiedziałbym, że małe, bo tu jest wielu zawodników, świetnych zawodników z całej Polski. W końcu to prawdopodobnie no, najstarsze biegi w Polsce, długa tradycja. Wielu jest spragnionych tego biegania, oficjalnego biegania w takich biegach masowych, bo to dla wielu pewnie będzie pierwszy taki start, dla mnie też taki pierwszy start w tym roku, ale jak zawsze postaram się pobiec po prostu tyle, ile mogę. Najlepiej byłoby pobić rekord życiowy. 4, 3, 2, 1! To
wystartował bieg na 5 km. Wojciech Prądkowiecki z Wrocławia zajął pierwsze miejsce. Jak ci się biegło? Bardzo dobrze. Wiatr sobie przeszkadzał, ale trasa była szybka, dobrze wymierzona. Też była fajna rywalizacja. Zawodnicy inni widziałem, że za plecami są blisko, więc miałem motywację, żeby do końca cisnąć. Właśnie, a rywale jacy byli? Rywale no, byli niżsi ode mnie, ale również szybcy. Całkiem sporo osób wziął udział w biegu. Widziałem, że czasy na mecie też są dosyć dobre. Wysoki poziom jest ogólnie dzisiejszego 5-kilometrowego biegu. Pierwszy raz bierzesz udział w biega? Tutaj się radzę tak, ale poza tym to trenuję regularnie i biegam regularnie. Jak się podobają biegi ulicami Sieradza? Bardzo mi się podobają, jest to bieg z dużymi tradycjami. Też moja narzeczona jest Sieradza, więc to dla mnie duża motywacja i duże zadowolenie, że udało mi się tutaj wygrać z tej okazji. W biegu na 10 km trzecie miejsce zajął sieradzanin Mateusz Juchner. Trzecie miejsce w biegu, jak trasa? No trasa bardzo fajna, przyjemna. Myślę, że od lat już taka sama i myślę, że powinna taka zostać. Przyjemnie się biega w Sieradzu. A jak rywale, trudni przeciwnicy dzisiaj? No tak, no ten co zwyciężył. Na pewno myślę, że jakiś taki zaawansowany zawodnik widać było, że miał nad nami dużą przewagę, a rywal, z którym ja rywalizowałem, też naprawdę myślę, że dobra konkurencja i myślę, że do Sieradza też przyjeżdżają coraz lepsi zawodnicy. Pierwszy raz bierzesz udział w biegach? Nie, ja to już od małego jestem mieszkańcem Sieradza i praktycznie jestem związany. No odkąd zacząłem praktycznie chodzić, biegać, to już na pierwsze biegi te młodzieżowe też startowałem. No mamy nadzieję, że kolejna impreza będzie miała troszeczkę cieplejszą aurę, ale również to, że jeszcze więcej zawodników do naszego miasta przyjdzie. To jest najstarsza impreza w Polsce, mamy się czym pochwalić, nie musimy być tam gdzieś z tyłu, nie mamy się czym wstydzić kompletnie. Przez wiele lat tą imprezę organizował Klub Żeglina Sieradz i tutaj pokłony dla nich, że przez tyle lat udawało się to utrzymać. My tak jakby przejęliśmy, bo nie było tej inicjatywy 2 lata temu. Udało nam się to przejąć, żeby utrzymać. Nawet w pandemii zrobiliśmy kolejną edycję i następna jest teraz ze 160 zawodników. Mamy 500, mamy nadzieję, że za rok tych zawodników będzie co najmniej 1000. Błogosławieństwo mamy od infuata, księdza infuata, proboszcza naszego Mariana Bronikowskiego, którego byłem osobiście i sam powiedział, że będzie tak wszystko robił, żeby się udało. Także no, już z takim wsparciem myślę, że nie może być inaczej. Także można łączyć wiarę, można łączyć sport, można łączyć mieszkańców Sieradza. Można łączyć, integrować z hasłem sport to zdrowie, warto żyć aktywnie.